Hej, hej, czołem ludziska, witam serdecznie w kolejnym odcinku Siege Survival Gloria Victis, gdzie rozegramy sobie 13 oraz 14 dzień oblężenia. Sprawdźmy, jak sytuacja na bastionie. Bitwa rozpocznie się za jeden dzień. Mamy zdecydowaną tutaj przewagę, więc jakoś specjalnie myślę, że nie musimy się tutaj przygotowywać. Natomiast zadbamy na pewno o naszych ludzi i pomyślimy, jak rozwinąć się w następnej kolejności. Flynn przede wszystkim napij się wody. Mikkel również. Hugon również jest spragniony. Mikkelowi w zasadzie przydałby się jedynie wypoczynek. A Róża natomiast jest głodna. Mamy troszeczkę jedzenia, które zaczyna się psuć, więc należałoby się tym zająć. Tak, mamy mięsko, które trzeba byłoby przygotować. Jest zdecydowanie więcej postaci, jest głodne, więc myślę, że tym się zajmiemy w pierwszej kolejności. 8 posiłków od razu sobie przygotujemy i wykorzystajmy do tego jajka. Nadmiar posiłków dostarczymy od razu na bastion. Myślę, że to nie będzie zły pomysł. Mamy do zebrania wodę, więc zróbmy to i też zwierzętami się zajmiemy. Bądź tutaj skończył pracę, więc niech się do nich wybierze. Sporo wody, świetnie. I pasowałoby też przygotować paszę dla zwierząt. Więc zróbmy to od razu. Mamy zgniłe jedzenie, więc świetnie się to nada. Świnki są w tym momencie najedzone. Okej, całe nasze mięso się psuje w tym momencie. Więc trzeba będzie zrobić z tego maksymalną ilość posiłków. Róża, przerwij na chwilę gotowanie i zbierzmy warzywa. Akurat tutaj zieleninę, nie warzywa, zasadziliśmy, ale myślę, że teraz właśnie zasadzimy sobie warzywka. Mamy sporo nawozu, więc jak najbardziej możemy to zrobić. Zbierzmy również wodę. I Róża niech dokończy gotowanie. Tutaj mamy ulepszony piec na kolejny poziom i to, co chcielibyśmy zrobić w pierwszej kolejności, to wydaje mi się, że ulepszyć pracownię zielarską, bo mamy do tego materiały, więc wypalmy 4 cegły. Dobra, jedzenie przygotowane, więc niech nasi ludzie najedzą się w tym momencie. Mikkel nic nie jadł tego dnia, on może stać się głodny w każdej chwili. A na razie zadbajmy o to, żeby każdy coś zjadł. W zasadzie i tak mamy jeszcze troszeczkę nadpsutego jedzenia, więc i tak przerobimy to na posiłki. Mamy jeszcze mięso, więc od razu to zróbmy. No może warzyw użyjmy. Też mam tutaj mnóstwo też suszonych warzyw i obawiam się, że one już dość długo u nas mogą leżeć, więc i z nich zróbmy część posiłków. Suszone warzywa to nie jest tak, że one się nie psują w ogóle. One też się psują, tylko ten okres przechowywania mają odpowiednio dłuższy. Natomiast te już trochę tam leżą, więc lepiej też pomyśleć o ich przetworzeniu. Dobra, bastion ma w tej chwili co jeść i pić, ale i tak dostarczymy. Troszeczkę tego od razu zostawimy, tylko jeden posiłek dla Mikkela ewentualnie. Dobra, oporządźmy też zwierzęta. Zajmie się tym Hugon. Róża skończyła gotować, za chwilę jej coś damy nowego do zrobienia. Okej, mamy jedno jajko. Dajmy od razu. Kurczę, one mają mnóstwo paszy, więc chyba dam jedno i drugie znowu świniom. Chociaż nie jestem pewien, kurczę, jak to działa, bo tutaj są najedzone, a kury niby są głodne. Dobra, dajmy jednak po jednej, na wszelki wypadek. Nie jestem, mówię, pewien, jak działa ta mechanika. Dobra, mamy 8 posiłków, mamy 9 posiłków. Jeden sobie zostawimy dla Mikkela, reszta dzisiaj jadła. Resztę dostarczamy na bastion. I również sporo wody dostarczamy, tak, żeby mieć tutaj spokój na dłuższy czas z tym. Również kury karmimy. I przygotujmy jakieś narzędzia, Różą. Mogłem zrobić pochodnie. Kosztuje nas to włókna, ale wydaje mi się, że jedną i tak sobie przygotujemy. Podobnie jak jedną łopatę. I zobaczmy, czy moglibyśmy coś wznieść. Mamy szczura złapanego, świetnie. Mamy trochę mięsa, które akurat nam się skończyło. Zgniłe jedzenie mamy w ruinach znalezione. Moglibyśmy kolejną pułapkę na szczury. Kurczę, to chyba byłaby dobra opcja. Przez cały czas włókna nas to kosztuje. Tych mamy niewiele. Ale dobra, zróbmy to. To nam się przyda, bo tego mięsa z jednej pułapki na pewno nam nie starczy. Więc umieścimy tutaj od razu drugą. Na przyszłość myślę, że to będzie całkiem niezła alternatywa. Inwestycja raczej. No i mamy trochę świeżego mięsa, także możemy cały czas robić w wydajnej liczbie posiłki. Mamy też zgniłe mięso, więc od razu sobie przygotujmy na paszę.
Hugon, weź tutaj może zostaw pułapkę na szczury i damy im zieleniny, mamy jej całkiem sporo. Czy mogę tego więcej dać? Nie mogę, tylko po jednej, okej. Okay. Róża, przerwij na chwilę pracę. Zobacz, co tu w piecu się wypaliło. Dwie cegły. I przepalamy kolejne cztery. Materiałów budowlanych też nie mamy już za dużo, tylko trzy sztuki. I te cztery, które przepalamy, użyjemy tutaj do ulepszenia budowli, natomiast tutaj jedną jeszcze możemy dostarczyć na bastion. Tylko nie ma sensu dwóch dostarczyć. Dostarczymy jedną i mury w tym momencie, przynajmniej jeżeli chodzi o cegły, będą ulepszone na maksa. Róża wysłała tutaj już jedzenie na bastion, więc no, mamy jeszcze wodę do zebrania, więc może zbierzmy. I niech dalej wytwarza paszę. Pasza wytworzona, zróbmy jeszcze łopatę. Tak, żeby była ona dostępna na zaś. Moglibyśmy też w sumie strzały na zapas wytworzyć. Wydaje mi się, że to nie jest zły pomysł. Ustawmy drugą pułapkę. Mamy dwie pułapki na szczury, to generalnie powinno nam dawać dość sporo mięsa. I chcielibyśmy ciągle więcej włókien zbierać. Zawsze możemy jeszcze zabić świnie na mięso. To nam da zarówno dużo mięsa, jak i właśnie włókna zwierzęce. A to byłoby przez nas pożądane. Okej, okay, Mikkel nie jest cały czas głodny, on się już wyspał. Róża, chodź może tutaj. Wytworzymy trochę desek. Tak, żeby był jakiś tego zapas. I dobra, wytwarzajmy strzały. Hugon, zrób trzy kołczany strzał na zapas po prostu, niech będą dostępne. Okej, okay, przed końcem dnia znaleźliśmy jeszcze jedną wiązkę strzałów w ruinach. A konkretnie znalazł ją Flint. Także dobra nasza. No i kończy się 13 dzień oblężenia. Tutaj ponownie Mikkel wyruszy na nocne szabry, natomiast pozostała trójka niech śpi w łóżkach. No i w tym momencie najbardziej potrzebujemy tekstylii. Dlatego chyba udamy się na przedmieścia tym razem. To jest dzielnica, której jeszcze nie zwiedzaliśmy. Weźmy ze sobą pochodnie oraz łopatę. Zastanawiam się, czy też nie wziąć tego zardzewiałego klucza, którego ostatnio znaleźliśmy, ale nie wiemy, do jakich drzwi on służy. Jeżeli znajdziemy jakieś zamknięte drzwi, to wtedy myślę, że go dopiero użyjemy. A na razie udajmy się na przedmieścia. Spróbujmy od razu spalić tutaj zwłoki. Odblokujemy sobie w tym momencie szybkie przejście. Mamy tutaj kolejne zwłoki, które moglibyśmy spalić. Należałoby o tym pamiętać, żeby zabrać ze sobą kolejną pochodnię. No ale tej nie wytworzymy bez tekstyliów, więc musimy się tutaj rozglądać. Kolejne drewno. Tego mamy naprawdę od groma na zamku. No przynajmniej drewno nam nie zabraknie, więc trzeba o tym pamiętać. Kolejne drewno. Mamy troszeczkę włókien i materiałów budowlanych, także bardzo dobrze. I kierujemy się dalej. Zrobimy jeszcze tutaj taki obchód dookoła tej pierwszej części dzielnicy. Tutaj mamy wydarzenie, być może do niego się też udamy. No i myślę, że to by nie było głupie. Brudna woda, świetnie. Znaczy, najbardziej mi zależy na tekstyliach, ale dobra, kierujmy się może w stronę tego wydarzenia. Na szczęście nie ma tutaj żadnych strażników. Ogródek warzywny, może nim się zajmiemy nieco później. Tutaj mamy przejście, które warto byłoby odblokować, wydaje mi się. Zresztą mamy i tak dużo drewna, a te prowizoryczne łopaty robi się wyłącznie z drewna, więc zróbmy to na przyszłość. Myślę, że będzie to całkiem niezła inwestycja. Warzyw na razie nie chcemy zbierać. Przeszukujemy kolejny stos z drewnem. Mamy tutaj wydarzenie, od razu je sobie sprawdzimy. Ale jeszcze przeszukajmy kolejne materiały. Kolejne drewno. Najbardziej chcę ciągle tych włókien, ale ich jakoś nie możemy znaleźć. Stado niezwykle wyrośniętych i głodnych szczurów walczy ze sobą o truchło martwego konia, które blokuje wąską drogę. Coraz więcej szczurów mija cię, by dołączyć do uczty. Koń zdechł niedawno, niektóre części pozostały nietknięte. Przepędź szczury, by zdobyć trochę mięsa. Unikaj kontaktu. Obawiam się, że to może się skończyć chorobą, jeżeli przepędzimy te szczury. Z drugiej strony, jeżeli zdobędziemy tuszę zwierzęcą, a z konia chyba możemy to zrobić, to będą z tego włókna. A tego potrzebujemy. Dobra, przepędźmy te szczury. Piski i syki narastają, gdy podchodzisz do truchła. Z początku szczury trzymają się na dystans, lecz w miarę jak wykrawasz nożem jadalne kawałki mięsa, zbliżają się coraz bardziej. Przestań i odejść. No, dalej odkrywamy mięcho.
Szczury zbliżają się na tyle, że musisz odpędzić się od nich gołymi rękoma. Pozbywasz się większości z nich, dzięki czemu możesz odkroić duże kawałki truchła. Jednak gdy tylko kończysz, zaczynasz odczuwać ból w dłoniach. Szczury ugryzły cię i to nie raz. Odchodzisz, mając nadzieję, że to już koniec przykrych niespodzianek. I mamy lekką chorobę, ale mamy też tuszę zwierzęcą. Świetnie. Z tego pozyskamy nieco włókien, no oraz mięsa oczywiście, ale na włóknach to nam teraz najbardziej zależy. Więc dobra nasza. Czy co? Przyjrzyjmy się tutaj, czy... Nie ma tutaj jakiegoś przejścia. Troszeczkę bardzo się oddalam w tym momencie od... od kryjówki, ale... kurczę, dużo materiału zbieramy, tylko mało włókien. Chcę się właśnie dowiedzieć, czy... No, tutaj mamy sporo w sumie. Mamy materiały budowlane, to też dobrze. Dla nas. Jakąś kapliczkę kosztowności i sztabki żelaza, i to aż w liczbie 3. Dobra, ja te sztabki żelaza chcę wziąć jak najbardziej. I chyba drewno jednak odłożymy. A materiały budowlane sobie weźmy. No ale nie wiem, jak się dostać tutaj. Być może tędy byłoby przejście. No ale to sobie sprawdzimy nieco później. Dobra, badajmy tutaj jeszcze cały czas tą dzielnicę. Myślę, że zwiedzimy ją sobie całą. Znaczy w miarę całą oczywiście. Ale jak najwięcej też tych miejsc chcemy przeszukać. Mamy włókna, świetnie. Jak najwięcej miejsc chcemy przeszukać, bo pozwoli nam to zaoszczędzić nieco czasu, gdy później tutaj wrócimy. Tak, tych stosów z surowcami nie będziemy już musieli przeszukiwać, tylko od razu jakby wejdziemy w ich inwentarz. Zioła, świetnie. Tutaj na pewno będzie tylko drewno, ale i tak to przeszukajmy. Są też włókna, świetnie. Trochę tych włókien zebraliśmy teraz, 4, no i mamy tą tuszę zwierzęcą. Więc myślę, że no, troszeczkę nam to wystarczy. Kolejne materiały, bierzmy. Co dają w tym momencie? Więcej. O. O nie, dobra. Pytanie, czy on się odwróci, czy... O, no, okej, odwrócił się. Mamy dwóch strażników, nie chcemy tam podchodzić. Nie przeszukujmy też tego szybciej. Bandaż. Ho, 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 to jest cenne znalezisko. W tym momencie nie mamy rannych. Ale mam dylemat, kurczę, czy to brać, wiecie? Nie, dobra, ja go tutaj zostawię. Postaram się zapamiętać, że on jest tu przy południowym wyjściu z miasta. Jak będziemy mieć rannych, to ewentualnie tutaj przyjdziemy i go zabierzemy, bo... No, wydaje mi się, że surowców bardziej potrzebujemy na ten moment. Trochę świeżej wody też zabierzmy. Nie zamieniam jej tutaj za brudną wodę. Tej brudnej jest nieco więcej, a drewna i tak mamy sporo, żeby móc ją przygotować ewentualnie. Dobra, kierujemy się powoli do wyjścia. Ostatni stos z surowcami sobie przeszukajmy. Tu jest jeszcze więcej surowców. Myślę, że jeszcze tu wrócimy następnego dnia. Bo jest sporo rzeczy do zebrania tutaj. Też warto pamiętać o tym, żeby wziąć pochodnie. Wtedy moglibyśmy sprawdzić... W tą stronę chodźmy. Moglibyśmy sprawdzić, co jest za... tymi truchłami tutaj. Też chcielibyśmy oczywiście zeksplorować. No dobra, ale na razie wracamy do bezpiecznego zamku. Noc dobiega końca, więc czym prędzej. Zbliża się wrogie natarcie. Musimy przygotować się na najgorsze. Wróg szykuje się do ataku. Musimy pomóc żołnierzom powstrzymać natarcie. A więc rozpoczynamy 14 dzień oblężenia, w którym rozpocznie się bitwa. Jesteśmy na nią całkiem nieźle przygotowani. Mury tutaj mamy ulepszone na maksa, jeżeli chodzi o balisty. Chociaż nie, jednej balisty brakuje, ale cegły mamy na maksa 10. Więc myślę, że mamy na tyle dużą przewagę, że powinna gładko pójść ta bitwa. Dobra, zacznijmy sobie 14 dzień. Niech nasi ludzie po pierwsze napiją się wody. Zgromadźmy ich tutaj wszystkich. Z tego co widzę, każdy jest spragniony. Mamy troszeczkę posiłków, ale tylko jeden. Mikkel niech go zje i pójdzie się od razu położyć. Jest też on lekko chory. No, ostatnio szczury go troszeczkę poturbowały. Więc postaramy się nim od razu zająć. Niech weźmie leki ziołowe i położy się spać. Róża tymczasem niech przygotuje kolejne posiłki.
Mamy tutaj troszeczkę nadpsutego jedzenia, więc trzeba je wykorzystać, póki jest jeszcze zdatne do spożycia. I z jajka wykorzystujmy dokładnie. Tutaj sprawdźmy piec hutniczy. Dobra, Mikel zażywa leki. Połóżmy się też nim od razu. Niech on po pierwsze odpoczywa, po drugie wypocznie na... zdrowieje, a po drugie wypocznie na kolejną wyprawę. Moglibyśmy wstawić kolejne rzeczy, tylko mamy w tym momencie i cegły, i żelazo, i garnki, tak naprawdę, glinę. Nie wiem, czy chcę tutaj coś wykorzystywać w tym momencie. 17 materiałów budowlanych. Na razie się jednak powstrzymam. Ulepszymy sobie... Aj, kolektor na wodę. Nie ulepszymy, czekajcie. Musimy, zdaje się, wytworzyć do tego tkaninę jeszcze jedną. Tych włókien nie mamy za dużo. No ale dobra, zróbmy to. Tutaj Hugon niech od razu pójdzie do ruin. A zbierzmy może jeszcze tą wodę, którą tutaj mamy. 8 jednostek wody, świetnie. Mamy też tutaj rzeczy do zebrania. I rozpoczyna się bitwa. Mamy przedmiot, mamy surowe mięso tutaj ze szczurów. Wstawmy kolejną pułapkę. Zieleniny mamy dużo, więc możemy tego nastawiać całkiem sporo. Dobra, żaden z naszych ludzi nie jest głodny, dobra nasza. 4 posiłki mamy wytworzone. Niech róża może tutaj wytwarza kolejny przedmiot. A Flint zbierze po raz kolejny wodę. Mamy nadpsute jedzenie. Dobra, zgaśmy to. Przede wszystkim. Mamy nadpsute jedzenie. Zastanawiam się, czy nie zrobić z tego jeszcze więcej posiłków, albo ewentualnie przerobić na pasze. Bo pasze możemy dać zwierzętom. Natomiast posiłki moglibyśmy tak czy tak dostarczyć na bastion, więc one by się nie zmarnowały na pewno. Naprawiajmy tutaj uszkodzone wyposażenie. Róża skończyła wytwarzać tkaninę. No i możemy w tym momencie A nie możemy, brakuje nam włókien tym razem. Ale, jeżeli pamiętacie, zdobyliśmy tuszę zwierzęcą i z niej możemy pozyskać 6 włókien, także to teraz zrobimy. Przetwórzmy ją. W ten sposób ulepszymy sobie łapacz deszczówki. A i tu jeszcze bym potrzebował, dobra, myślę co, to ja chyba najpierw jednak tych włókien użyję do ulepszenia warsztatu. Ostatniego, który nam dostał do ulepszenia. Dajmy tutaj jedną paszę świnią, za chwilę kurki też nakarmimy. Ale tak, wydaje mi się, że najpierw tutaj ulepszymy sobie warsztat. Róbmy to od razu. 4 cegły, gliniany garnek, tkaninę, no i włókna musimy zużyć, ale wydaje mi się, że warto. Na pewno warto, to się z czasem zwróci. Mamy kolejne jajka, świetnie. Kury praktycznie na maksa ma... One są bardzo głodne, chociaż tutaj mają poziom jedzenia na maksa. Trochę nie czaję tych opisów, powiem wam szczerze. Ale dobra, dajmy im po prostu. Ale mam wrażenie, że no nie jest to tak, jak powinno być. Gdyby one były bardzo głodne, to chyba nie dawałyby jajek. Bitwa ciągle trwa. Mamy uszkodzone topory i lekkie pancerze. Możemy to jeszcze w trakcie bitwy naprawiać? Znaczy, chyba naprawiać możemy, ale chyba nawet dostarczenie ich nic już nie zmieni w wyniku tej bitwy. Mamy 2 świnie i 3 kury, tak to wygląda. Kury w sumie sporo jajek dają, jak na tylko 3, nie? Dobra, wstawmy tutaj nieco cegieł. 4 niech będzie. Tak nawet na zaś, wytworzymy to sobie. Ile mamy nawozu w tym momencie? 5 sztuk jeszcze. Moglibyśmy ewentualnie nawóz wytwarzać. Może warto o tym pomyśleć. Sporo wody zebraliśmy. No, mamy akurat deszczowy dzień, więc dobra nasza. I mamy ulepszony ostatni warsztat. O, na tym nam zależało, także... Świetnie. Moglibyśmy wytwarzać leki dobrej jakości, ale wiecie co? Dobra, róża może niech wytworzy jeszcze trochę desek. Tak na zapas. I czy ja chcę z czegoś robić nawóz? Niespecjalnie chyba. Zróbmy coś innego. O, mamy włókno znalezione, świetnie. Także Hugon, szukaj tutaj dalej. Zróbmy sobie z tego jednego jajka paszę, z drugiego sobie zrobimy chyba kolejne posiłki. Mamy też sporo mięsa, trzeba to wykorzystywać. A róża tutaj niech wytwarza sporo drewna opałowego. Nawet
16 sztuk na zapas. Jak tam Mikkel się czuje? On cały czas wypoczywa w łóżku. Jest lekko chory, ale jest zaleczony lekami ziołowymi. Oraz odpoczywa, więc tutaj nie powinno być problemu jakoś z jego stanem zdrowia. Wydaje mi się. A tutaj mamy... Flinta mamy lekko chorego, okej, okay, ja w ogóle tego nie zauważyłem. Flint. I ma też lekką ranę, okej. Okay. To wytwórzmy leki ziołowe. To co, może niech to wytwarza róża, bo ona jednak szybciej wytworzy, a chcemy się z tym pośpieszyć nieco. Dobra, przerwij tutaj poszukiwania. Zajmijmy się w sumie tym, co mamy zrobić w pierwszej kolejności, a potem ewentualnie tutaj wrócimy do poszukiwań. Tutaj mamy paszę, bo mamy jeszcze jedno na suce jedzenie, więc zróbmy z niego posiłek. W liczbie 4 oczywiście, bo chcemy wykorzystać i jedno i drugie. I jeden i drugi rodzaj jedzenia, w sensie mięso i nie mięso, tak to tutaj jest podzielone. No dobra, wracaj Hugon może już do pracy w takim razie. Nie wiem z jakiej racji Flint jest Iran... A, być może... On być może tutaj naprawiał pod ostrzałem ten... Jaki może dlatego? Czy nie jestem pewien, naprawdę. Moglibyśmy wytworzyć bandaż z kaniny albo... Dobra, wytwórzmy normalny bandaż. Tej tkaniny troszkę mamy. Brakuje nam teraz na ulepszenie... kolektora na wodę, ale wody mamy dużo w tym momencie, więc myślę, że to nie jest jakiś priorytet dla nas. Ciągle trwa bitwa, ale zdecydowanie ją wygrywamy, także dobra nasza. 38 do 18 w tym momencie. Ty, Flint, weź sobie tutaj leki ziołowe. Moglibyśmy wytworzyć ewentualnie leki tej dobrej jakości, czekajcie. Co one wymagają? Wody i drewno, i leki... Dobra, róbmy to. Zróbmy. Czemu nie? A tymczasem zabandażuj sobie tą ranę. Więcej lepszego tego sprzętu tutaj nie mamy. Zajmij się tutaj może jeszcze zwierzętami w takim razie. Morale jakby się wzmocniło po tej bitwie, okej, okay, ale troszeczkę mury uszkodziliśmy. No i mamy też sprzęt do naprawy, więc tym trzeba się będzie zająć. No i zobaczcie, kamieni już nie ma na murze, więc one mimo wszystko troszkę osłabną. No, cegieł też nie możemy już teraz więcej dostarczyć. Ale ogólnie nie wygląda to źle. Musimy naprawić pancerze, dostarczyć strzały i broń do walki w zwarciu. Tym się teraz zajmiemy. Mamy nieco nawozu, świetnie. No i czekamy cały czas, aż róża wytworzy nam te leki. Zalęcz się nimi, Flint. I spróbujmy od razu naprawiać ten uszkodzony sprzęt. Dobra, chodźmy tutaj odpoczywać. Mikkel cały dzień odpoczywał, więc tutaj powinien się jego stan poprawiać. Natomiast będziemy musieli jeszcze, no naprawmy też pancerze, wysłać zwiad tej nocy. Dobra, mamy wszystko, więc możemy wysłać dwa razy kołczan ze strzałami. Trzech nie ma sensu, on i tak nie wzmocni nas tutaj bardziej. A róż do czegoś te strzały się przydadzą. Lekki pancerze, lekkie pancerze też dawajmy. Cały czas będzie brakować tych pancerzy. No, także tutaj zaczyna się lekki problem. Dajmy powiedzmy połowę tych posiłków, które mamy. I nieco wody. Troszkę się wzmocni nasz bastion dzięki temu. A o to nam przecież chodzi. Dobra, kończymy 14 dni uzbrojenia. No i pora wyruszać na nocne szabry. Mimo tej lekkiej choroby chyba wyślemy Mikkela cały czas na szabrowanie. Natomiast szpiegować będzie Róża oraz Hugon. Flint natomiast niech śpi w łóżku i odpoczywa. On jest i lekko ranny, i lekko chory, więc tutaj chcemy o niego zadbać. No, Mikkel więcej przeniesie, więc cały czas jego chcemy wysyłać. Nie mam niestety zrobionej tym razem łopaty ani pochodni. Nie zdążyliśmy z tym po prostu. Teoretycznie mogłem tam przerwać przeszukiwanie ruin i kazać Hugonowi to wytwarzać, ale myślę, że i tak sobie z tym poradzimy. To nie, czy chcę iść na przedmieścia znowu, czy tym razem pójdziemy sobie do przystani. Dobra, wydaje mi się, że pójdziemy znowu na przedmieścia i spróbujemy tych tekstyli więcej znaleźć. Dobra, tak czy tak, wychodzimy tutaj. Spróbujemy jeszcze przeszukać raz tą dzielnicę. No, gra nam mówi, że tamte włókna powinny być. Więc... A i tutaj pochodni nie wziąłem, żeby to spalić, no ale nie, i tak nie miałem jej wytworzonej. Dobra, zróbmy tak. Wydaje mi się, że tutaj nie byliśmy tak maksymalnie z tej strony.
Zakupujmy to wszystko. Strzały mamy, świetnie, i drewno. Strzał mam całkiem spory zapas, no ale to będziemy chcieli regularnie na bastion dostarczać. I leki ziołowe, świetnie. Przetworzymy je prawdopodobnie na te leki lepszej jakości, no bo skoro mam ulepszony warsztat, to można by to robić. Są włókna, świetnie, świetnie. Nawet najmniejsze ilości są nam potrzebne. Dobra, tutaj nie ma żadnej straży, więc dobra nasza. Kolejne drewno. Drewno już mamy. Mam wrażenie tyle, że nam do końca gry wystarczy. Okej, czekajcie, bo tutaj jest strażnik. Schowajmy się. No i poczekajmy, aż przejdzie. Nie chcemy go tutaj alarmować. W teorii są też postacie, które są wyszkolone w walce. Natomiast no, wydaje mi się, że tutaj unikanie pojedynków jest najlepszą opcją dla naszych ludzi. Kosztowności i nieco gliny przetopionej, przepalonej zrobiliśmy to całkiem sporo, bo są aż 3 garnki. Więc świetnie. Dobre znalezisko. Szukujmy tutaj dalej. Nawóz i zielenina. Tutaj naprawdę dużo rzeczy znajdujemy. Tutaj zdaje się, że jest brama, przy której wcześniej spotkaliśmy wrogów, więc tutaj nie chcemy hałasować. Powoli to przeszukajmy. Dużo, dużo mam znalezisk, które... Też dobra, te zieleniny tak naprawdę nie potrzebujemy w większej ilości, mamy tego sporo. Które są takie pojedyncze, no nie? Tutaj te sloty można byłoby dopełnić, oczywiście, ale... Ciężko będzie to zrobić, bo na przykład takie leki znajdujemy raczej rzadko. Tutaj więcej ziół. Najbardziej na włóknach nam zależy, tych jednak no niewiele, jak dotąd znajdujemy. Jeśli będziemy mieć problem z żywnością, to właśnie zaczniemy takie miejsca jak to odwiedzać. Moglibyśmy właśnie sporo warzyw pozyskać, ale w tym momencie nie ma takiej potrzeby. Tutaj są ludzie, więc powolutku obok tych strażników się przekradam. Bandaż? No, znaczy ja chcę bandaż. Teoretycznie... no chciałbym, myślę, że to nawóz sobie weźmiemy. Nawóz w zasadzie jest łatwiej wytworzyć niż bandaż. A to jest ten bandaż lepszej jakości, on nie jest prowizoryczny. Tutaj już byłem, z tego co widzę. Mamy przeszukane stosy. Drewno w tym momencie nie potrzebuję. Zobaczmy jeszcze tutaj. Liczę na to, że zostawiłem coś, co moglibyśmy teraz zabrać. Okej, tu idzie strażnik, więc szybko udajemy się w inne miejsce zupełnie. Tutaj się przejdziemy jeszcze maksymalnie blisko tych murów. Ale wydaje mi się, że tutaj już byłem. I tak naprawdę trzeba będzie wracać. Dokładnie, tutaj mamy drewno zostawione. Tak, więc trzeba będzie się do innej dzielnicy kierować. Tutaj też byłem, pamiętam, przy tej skrzyni. Mamy kosztowności, no weźmy je, one się mogą na handel ewentualnie jeszcze w późniejszym etapie przydać. Dobra, wracamy do kryjówki i zdaje się, że tutaj, do świątyni praojca, musimy się dostać przez dzielnicę przekupni. Jest możliwe, że to będzie nasz kolejny cel następnej nocy. Dobra, tymczasem biegniemy już do skronu. Zobaczmy jeszcze, czy tutaj coś zostawiliśmy. O, to nie jest przeszukane, więc czym prędzej przeszukujmy. Jest nawóz, a ja dopiero odłożyłem jeden nawóz. No gdybym wiedział, że znajdziemy drugi, to pewnie bym inaczej postąpił. Dobra, nie mamy już czasu na sprawdzanie kolejnych stosów z surowcami, więc... A, ja się za daleko troszeczkę oddaliłem. Miejmy nadzieję, że zdążymy. Troszeczkę nieuwagi z mojej strony. Ale powinniśmy zdążyć. Trochę być może za pewnie się poczułem. No i chciałbym też spalić te zwłoki, które są tutaj, być może. Dobra. Udało się wrócić dosłownie w ostatniej chwili.
Także dobra nasza. Człowiek przed tobą to sam kapitan Ed Ermund, dowódca bastionu. Na jego twarzy pojawia się smutny uśmiech. Marysa jest w kiepskim stanie. Wyjaśnia, jak wiele znaczył dla niej Galvik, jej niegdysiejszy mentor. Mniejsza o to, walka wciąż trwa. Chciałem zobaczyć na własne oczy moich bohaterów, dzięki którym żołnierze wciąż żyją, i upewnić się, że znacie swoje priorytety. No proszę, w końcu ktoś nas docenił z garnizonu, co miło. W krótkich słowach kapitan daje ci do zrozumienia, że musisz zrobić wszystko, by wspomóc żołnierzy. Jedynym ze sposobów byłby dostarczenie im lepszego wyposażenia. Bardziej ryzykowną opcją będzie ciężki sprzęt, taki jak trebusz. No, trebusz to raczej sprzęt oblężniczy niż obronny, ale okej. Jednak zbudowanie takiej broni to ogromny wysiłek i mnóstwo pracy, by jej użyć. Jedno jest pewne, nie masz wystarczająco czasu ani zasobów, by zrobić jedno i drugie. Okej, budowa trybusza. To brzmi ciekawie, co? Dobrze się spisaliście, tak trzymać, mówi kapitan na odchodnym, ale nie miejcie złudzeń, najgorsze dopiero nadejdzie. Wrogowie wiedzą, że czas gra na ich niekorzyść. Rozpętają tu prawdziwe piekło, by złamać nas, nim nadejdzie pomoc. Okej, czyli wiemy, że jakaś pomoc nadejdzie, jeżeli kapitan mówi prawdę. No chyba, że nas okłamuje, wiecie, żeby morale nie upadły. Ponure ostrzeżenie bez dwóch zdań. Wstęp dobiega końca, rozpoczyna się prawdziwa bitwa. Noc była spokojna, ta noc była spokojna, lecz wróg może uderzyć w każdego dnia. Powinniśmy wykorzystać szansę, by pomóc żołnierzom z bastionu przygotować się na to. No, ale kolejne dwa dni oblężenia rozegramy już sobie oczywiście w kolejnym odcinku. Także dzięki, że wpadliście, mam nadzieję, że wam się to podobało. I myślę, że zbliżamy się powoli do półmetku rozgrywki. Także dzięki, że wpadliście, trzymajcie się i do zobaczyska. Cześć!